Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj speedtest porównania Motorola One kontra Motorola G6 Plus, czyli w Motorola One Snapdragon 625 4 GB pamięci RAM, w Motorola G6 Plus Snapdragon 630 również 4 GB pamięci RAM. Zobaczymy, sprawdzimy, która jest szybsza, która jak działa, która jak zarządza pamięcią RAM. Oba telefony wpięte do tej samej sieci, oba telefony mają wyczyszczoną pamięć, więc dobra, lecimy. Pierwsze co aplikacje, później gry. Zaczynamy. Allegro. G6 Plusem. Pierwsze. Następnie AliExpress. Który szybszy? G6 Plus. Kolejna aplikacja. Ceneo. Ceneo dla Motorola One. Zdjęcia. Może minimalnie One. HBO Go. Dla Motorola One i Pla. Jak widzieliście, może tu musiałem coś kliknąć. Jak dojadę.pl. Pierwsza One. Przepraszam. Bo w sumie teoretycznie reklamy pierwsza One doczytała. Pierwsza tu się odpaliła. No ale widzicie, jak to było. Następnie mamy mapy. Mapy bardzo remisowo. Player.pl. Dla G6 Plusem. Następnie OLX. G6 Plusem. Pyszne.pl. No tu praktycznie remis. Pizza Portal. Raz, dwa. Następnie sklepy. Minimalnie szybciej G6 Plusem. Spotify. Podobnie. Apple Talk. No tu praktycznie remis. TripAdvisor. Prawie że remis. Może minimalnie tu szybciej. Twitter. No tu G6 Plusem pierwsze. Uber. Dla G6 Plusem. Wykop. Tu akurat prawie że remis. I YouTube. Tym razem dla One. Jak widzicie, bardzo podobne urządzenia, jeżeli chodzi o procesory 625, 630. Bardzo podobnie w aplikacjach działają. Może minimalne zwycięstwo dla G6 z plusem, ale naprawdę bardzo podobnie. Dobra, zobaczmy jak RAM. Znaczy różnice były naprawdę bardzo małe, o to mi chodzi. Zobaczmy jak z RAM-em, czy wszystkie aplikacje pozostaną w pamięci RAM. W obu telefonach 4 giga, więc lecimy. Allegro. No to tu już widzimy, tu nie kliknąłem. No niestety nie było w RAM-ie w obu. AliExpress, tu jest w ramie, tutaj niestety nie tak sobie. Ceneo, restartuje się, chociaż tu już prawie że w ramie, można by tak powiedzieć. Zdjęcia, no nie były w pamięci. HBO Go, restart aplikacji i Pla. No podobnie, no niestety to nie jest z ramu. Jak dojadę, no też nie w pamięci. Mapy, również ubite. Player.pl. Nie w pamięci, w obu przypadkach OLX, tak samo nie w ramie. Doczytuję wszystko, pyszne.pl. Jak będzie tutaj, też zrestartowane są te aplikacje. Pizza Portal. No tutaj, tak sobie sklepy w pamięci RAM, o w końcu coś. Spotify, no niestety ubite w obu przypadkach. Tap Talk. No, może być to z RAMu. TripAdvisor, no niestety też doczytuję w obu przypadkach. Twittery, no nie bardzo w pamięci. Uber, tu mamy również zrestartowane Ubery. Wykop, też nie do końca. No i YouTube, no YouTube słabo doładowany ponownie.
No więc szczerze mówiąc, no kiepsko. Kiepsko, jeżeli chodzi o zarządzanie pamięcią w obu przypadkach. Bardzo mało aplikacji w nim pozostało, a szkoda. 4 giga, no to już jest trochę, więc mogłoby to zarządzanie być moim zdaniem zdecydowanie lepsze, jeżeli chodzi o aplikacje. Jak będzie z grami? Na Motorola One niektórych gier nie ma, więc troszeczkę mniej będzie w porównaniu, więc zaczynamy od Asphalt 8. Robimy to samo, czyli sprawdzamy, jak szybko będą się teraz gry odpalać. No tu też jestem tego ciekawy. Która będzie szybsza? Motorola One, a chwilę po niej następna motka G6 z plusem. Następnie Temple Run 2. Jak będzie w tym tytule? Zaraz się dowiemy, co wygra. Tym razem G6 z plusem, pierwsza. Czyli jak na razie 1-1. Jeżeli chodzi o gry. Dobra, uruchomione. Przejdźmy do kolejnego tytułu. Subway Surfers. Odpalone i czekamy. One coś na razie była z przodu, ale czy tak będzie? Zaraz się okaże. Tak, Motorola One wygrywa w tym teście. Następna z gier. Dead Trigger 2. Czekamy, czekamy. No i tutaj G6 z plusem. Minimalnie, ale jednak. Kolejny tytuł. Asphalt Extreme. Paski postępu biegną i G6 z plusem pierwsza. Ten sobie jeszcze coś czekuje. No tu zdecydowanie szybciej. Ok, i ostatni Unkilled. Na razie ciemność. I co wyjdzie z tego wszystkiego? Pierwsza, G6 z plusem. Ale czy tak będzie do końca? Zaraz zobaczymy. A jednak nie. Pierwsza Motorola One. No i jeżeli chodzi o gry, tyle. Też podobnie. Raz wygrała jedna, raz druga. Chociaż w jednym tytule One troszeczkę było bardziej z tyłu, a tak to naprawdę, naprawdę zbliżone, więc zwycięzca. Ciężko tak naprawdę wywróżyć. Dobra, zobaczmy co z RAM-em jeszcze. Czy te wszystkie gry zostają w nim? Asphalt 8 w jednym i drugim przypadku w pamięci. Bardzo ładnie. Następnie mamy Temple Run 2. Również w pamięci. Dobra, cofnijmy się. Subway Surfers. Również w pamięci. Dead Trigger 2. W obu przypadkach również w pamięci RAM. Asphalt Extreme. Tu w ramie. Tu również. Może widzimy czarny, no, ale to jest ten moment, w którym spauzowałem. I Unkilled. Też w ramie. No więc jeżeli chodzi o RAM gry, to też fakt, uruchomiłem ich mniej niż zwykle. Wszystko pozostało. Więc to zarządzanie RAM-em spokojnie dało radę w przypadku gier. Ale dlaczego w przypadku aplikacji wszystkie, praktycznie prawie większość aplikacji została z tej pamięci wyrzucona i ubita? No tego to ja troszeczkę nie rozumiem, a szkoda, a no, mogłoby być lepiej. Naprawdę zdecydowanie, jeżeli chodzi o pamięć RAM, zarządzanie w aplikacjach, jeden i drugi smartfon mógłby troszeczkę popracować nad tym. Ale w ogólnym rozrachunku, no bardzo podobne pod względem wydajności smartfony. Fakt, jeden troszeczkę ma mniejszy ekran, drugi większy. Jeden z notchem, drugi bez notcha, jeden w Androidzie One, drugi bez, że tak powiem, tego programu. Ale oba wydają się rozsądne. No więc cóż, tak wygląda speedtest, porównanie Motorola One kontra Motorola G6 z plusem. Cóż, macie jakieś pytania? Oczywiście
Sekcja komentarzy jest dla Was odnośnie jednego, jak i drugiego smartfona. Macie tutaj playlistę, możecie sobie zobaczyć co, gdzie, jak, komu, po co, jak zostały porównane jeszcze z innymi smartfonami, więc oczywiście tam Was również zapraszam. Na dole też macie linki do moich społeczności, profil na platformie Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału. I cóż, na dzisiaj mam wrażenie, że tyle. Bardzo podobne smartfony, troszeczkę się różniące, trochę jeden trochę tańszy, drugi nie do końca tak bardzo tani, ale wydają się ciekawe. Dobra, tyle odnośnie nich. Z tej strony Ucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.